Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejne spotkanie Pana Jezusa. Tym razem jest to spotkanie Pana Jezusa z celnikiem, albo spotkanie celnika z Panem Jezusem. I to celnik, który jest szczególnego rodzaju, bo jest to celnik, który przygotowuje posiłek na chwałę Pana. Opisane jest to w Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, 27 do 32 wersetu. Tutaj jeden fragment to jest: a potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy cle, i rzekł do niego: pójdź za mną. Tutaj mamy do czynienia z spotkaniem, które równocześnie połączone jest z powołaniem Lewiego. Zbawiciel widzi Lewiego, nazywanego także Mateuszem, siedzącego przy cle. Jako urzędnik w swojej Ewangelii potrafił Mateusz doskonale opisać urzędową i królewską chwałę Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus zwrócił się do Lewiego bardzo osobiście i poprosił go, wezwał go: pójdź za mną, powołując go tym samym do wstępowania w swoje ślady i do służby dla niego. Ten Mateusz zaś był gotowy, aby przyjąć łaskę Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też od razu wstał, opuścił wszystko i zaczął naśladować Jezusa. A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla Pana Jezusa w domu swoim i była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nim do stołu. Przyjęcie to Mateusz urządził na chwałę Pana Jezusa, jednocześnie dając okazję, aby Jezus mógł mieć kontakt z innymi celnikami oraz grzesznikami. Pan Jezus Chrystus wziął udział w tym posiłku, aby mieć sposobność także i tym ludziom przedstawić Bożą łaskę, którą Pan Jezus Chrystus pragnie każdemu zaoferować. Dlatego jest to bardzo ważne, żebyśmy widzieli, że świat może nas potępić za to, że chcemy ludzi przyprowadzić do Pana Jezusa. I tak tutaj też było. Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Takie pytanie się pojawiło. Dla ludzi, którzy są bezkrytyczni wobec samych siebie, łaska okazana innym jest wielką niesprawiedliwością. Burzy, niszczy ona bowiem ich rzekomo dobrą pozycję, którą wypracowali sobie własnymi uczynkami. Stąd narzekanie przełożonych Żydów na uczniów i na samego Pana Jezusa Chrystusa. Jednak Jezus bronił swoich uczniów oraz łaski Bożej, odpowiadając im w ten sposób: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Interesujące jest, że Pan Jezus Chrystus przedstawił się jako lekarz zupełnie zdrowych cieleśnie ludzi. Pokazuje nam to, że niektóre słowa Pana Jezusa Chrystusa musimy rozumieć symbolicznie i ci celnicy i grzesznicy nie potrzebowali lekarza dla swoich ciał, jednak z powodu swoich grzechów potrzebowali lekarza dusz. Jezus Chrystus przyszedł, aby przyprowadzić grzeszników do pokuty, do uznania się przed Bogiem, do upamiętania. Następnie powołał ich do naśladownictwa, jak już mieli życie wieczne, i uczynił współpracownikami w swoim dziele. Ludzie bezkrytyczni wobec samych siebie nie są w nim, w tym dziele potrzebni. Dziękuję Państwu za uwagę. I widzieliśmy spotkanie Lewiego Mateusza z Panem Jezusem. Jeśli Ty się nie spotkałeś jeszcze z Panem Jezusem, to czym
prędzej, jak najszybciej z Panem Jezusem się spotkaj. W swoim sercu zawołaj do Boga, tak żeby to wołanie słyszał tylko Bóg, a nie widział i nie słyszał tego żaden człowiek. Więc tak w tajemnicy przed ludźmi wezwij Pana Jezusa jako Twojego ratownika, aby Ciebie uratował. I zrób to jeszcze dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.